Was w kolejnym odcinku. W tym odcinku są Sianokosy 2021. Kosimy dzisiaj u wujka, nie u siebie. U siebie może jutro dostaniecie film, ale kosimy u wujka Fergusonem, który... No Ferguson nie był chyba na filmach. 255 rotacyjna Virax. Przepraszam Was za tę długą przerwę, co była na kanale, ale nie mam co wrzucać. I no, i to tyle. Tu mieliśmy też sianą kukurydzę, nie, chyba vloga nie mieliście, ale tu była siana. No i tyle chyba, nie? Zaraz przyjedę, więcej pokażę. A jeszcze raz przepraszam. A więc się zaraz zobaczymy. Dużo nam nie zostało. Jedzie. Widać go tam w oddali. Jak jedzie sobie pięknie. A chyba jedzie tam jeszcze. Dobra, myślałem, że pojedzie tu, ale dobra. No i jak jedzie tam, to może coś poopowiadamy. Tam widać ten las za tamtym lasem. Kawałek jest i tam z tyłu, tam tak bardzo, tam nie wiem czy kamera to tak widzi. No ale tam łąki. Tam będziemy kosić. Nie wiem ile. 3 albo 4, 3. Mamy jeszcze hektar 60 chyba, nie wiem. Nie, ale wiem, że hektar w innej miejscowości. Zobaczę czy tam bywał, czy kiedy tata też będzie kosił, bo jeśli będę w szkole, no to będzie trochę coś czasu, aby huk. No i to ciężko, nie? Jutro chyba wrzucę spania tego. Czy będziemy przewracać? Jeszcze nie wiem. Ale może się uda. Może będzie akurat. Zobaczymy jeszcze. No i tu jest stawik piękny. Tu są bardzo fajne rybki, karpie i chyba jeszcze jakieś, nie wiem dokładnie. No i co, na razie to by było chyba tyle. I mówię, jak tu przyjedzie, to wam pokażę więcej. Bo tak to nudno jest. No to się zaraz widzimy. No i jeszcze zapomniałem. Hashtag sianokosy, to przypnę wam serduszko w komentarzach. No i to chyba tyle by było. O, jedzie jakieś auto tam. Bardzo szybko, za szybko chyba. A i jeszcze mam pytanko, czy byście chcieli vlogi z naszej bazy? Moich kolegów i mojej bazy. Czy byście chcieli takie vlogi, bo nagrywać czy nie? Jeśli byście chcieli, to piszcie w czatach. To zaraz się widzimy. Do zobaczenia. Jedzie. Teraz mnie nie szukał. Vloga. Nie wiem czy chcecie jakieś... A dobra, jeszcze zobaczę. Nie powiem wam co, ale zobaczę. Jakie ładna trawka jest. Ogólnie to jest duża trawa, bo do kolana mi aż sięga. Tu nie wiem czy widać. O, tu do kolana mi aż sięga. Ogromna jest ta trawa. Tak naprawdę. Tu jest bardzo ładna trawa. Tak. Ogółem to bardzo ładna, bo tak jak ma wuja tu też drugą łąkę, to tam jest trochę słabsza, ale tu jest ogólnie mocno. Tam, za stawem, tam jest najmocniejsza, bo tam jest takie bagienko dosyć. Gdzie już kiedyś, ja pamiętam jak tu wuja robił ten staw, to wszystko, to była akcja wtedy. Bo Ursus, ten Ursus 1604, ten co zbrenowałem, orałem nim, się tu topił i pomagał mu Klas, Klas, nie wiem jak on tam dokładnie się nazywa. No i na dwa tu jeździli. Klas chyba ciągnął, a nasz Ursus pomagał w ciągnięciu. Klas ciągnął maszyny, a Ursus pomagał. Dobra, bo głośno jest dosyć. Zaraz wam więcej powiem. Bo teraz trójkę tato wrzucił,
wcześniej jechał na dwójce. Chyba, bo tu trójkę wrzucał, nie wiem czy było widać. No i tak jak mówiłem, z tym tutaj robieniem, tym łąki, to wszystko, to no było trochę roboty. Bo tak naprawdę tam było więcej drzew, tak nie wiem jak tam ta trawa i to tu było dużo tych drzew. I było dużo tego drzewa tak naprawdę, było tu kupę roboty. No ale się udało i bardzo ładnie wyszło, jaka ładna trawa tu rośnie. Ogólnie wuja ma konie i dlatego tą trawę ma, łąki. Ma dwa konie. No i no. I tam... Tu było bardzo dużo roboty tak naprawdę, bo to... Kupę tego było, te drzewa wycinać, tu bagna. No ten nasz duży Ursus miał co robić. Bo on wszystkie drzewa wyrywał tak naprawdę. Tamtym właśnie Fergusonem, żeśmy tam, taka górka jest, nie wiem czy to kamera aż tak... Na kamerze to aż tak widać, że tam jest taka górka, tam jest porządna górka. To powiem wam, że ten Ferguson z dwiema przyczepami autosan, no miał ciężko pod tą górę z drzewem. Bo tam zawoziliśmy drzewo, bo tu było bardzo dużo drzewa. I mówię, wuja ma jeszcze jedną łąkę i pole. I no i co? I to chyba na tyle by było z tym vlogu, no. Nie wiem co by tu jeszcze dać, jeszcze może wam ujęcia właśnie ponagrywam, to co mówiłem wcześniej. Ale no wam powiem, że ujęcia wam ponagrywam jakieś pod muzykę, ale nie obiecuję, bo nie wiem jak to wyjdzie. No a więc żegnam się z wami na tym pięknym akcencie Ferguson, taki piękny. Ogólnie tata by nie zamienił Fergusona za 60. On mówi, że Ferguson to jest maszyna. Nie ma bata na innego ciągnika. Kupiłby coś, ale jak już jakby miał kupować Fergus 60, to by wolał Fergusona. Bo jednak to są fajne ciągniki. Co do czego, to są bardzo fajne. Jak sam nim robię, to naprawdę bardzo letko wszystko idzie. Tu raczej będzie przewracana, bo wuja chce to na siano. Dla koni, no to tu będzie przewracana. A my bierzemy pierwszy pokos na siano kiszonkę. Bo już kiszonki mamy mało, a siano kiszonka też już jest mało. Szkoda, że już wcześniej nie nagrywałem, bo kiedyś to była akcja z siano kiszonką, jak nie wiem co. No ale niestety taki los. No ja chyba się z wami żegnam, nie? Bo nie wiem co tu jeszcze by zrobić. Ujęcia wam jakieś ponagrywam i no. No i to by było chyba na tyle, a więc na razie.